Cześć, z tej strony Marcin Łukasik. Zapraszam Was na serię rozmów o biznesie i technologii. Moim gościem jest Jakub Roskosz, który na co dzień prężnie i skutecznie działa w branży e-commerce, do tego stopnia skutecznie, że ostatnio znalazł się na liście Forbesa 30 przed 30. Rozmawiamy z Kubą o biznesie, technologii, a w tym odcinku szczególną uwagę poświęcamy aspektom związanym z designem. Zapraszam na rozmowę. Witaj, Kuba. Powiedz, jak ty patrzysz na rzeczy, którymi się otaczasz, to powiedziałbyś śmiało, że jesteś trochę gadżeciarzem? Jestem ogromnym gadżeciarzem. Trudno powiedzieć, żebym nie był gadżeciarzem. Jak ktoś mnie gdzieś śledzi i obserwuje, to doskonale wie, że przywiązuję ogromną uwagę do gadżetów i jaram się wszelkimi nowinkami technicznymi. Jak wyjdzie tylko coś nowego, to od razu mam ochotę to testować, sprawdzać, weryfikować. I jestem gadżeciarzem, no ale pytanie, który mężczyzna nie jest gadżeciarzem? No, mi się wydaje, że wielu mężczyzn można zaliczyć do tego grona. I powiedz mi, jak obserwuję Twoje działania, to masz takie wrażenie, że klasyczna moda męska, z której tak naprawdę się wywodzisz, w pewien sposób wyczuliła Cię na takie względy wizualne, że one jednak są super istotne? To, czego moda męska mnie nauczyła i klasyczna męska elegancja, to jest na pewno zwracanie uwagi na szczegóły, zwracanie uwagi na detale, tak? No bo moda męska klasyczna to jest jeden wielki zlepek detali, które mają znaczenie. To są na przykład guziki, to są jakieś obszycia, to są pewne rzeczy, które są kluczowe. Czy dany garnitur wygląda świetnie, no to świadczy o tym, czy on jest dobrze uszyty, czy ramię odpowiednio leży, czy ma dobrze wszytą kozerkę i tak dalej, i tak dalej. Jest multum aspektów, na które trzeba zwracać uwagę. No i ja w każdym aspekcie mojego życia, no niestety takie zboczenie zawodowe mi zostało, że zwracam uwagę na te detale, że mają bardzo, bardzo duży wpływ na odbiór całego produktu, czy na wybór tego produktu, także to jest na pewno kluczowe. Dobra, a masz wrażenie, że tą poprzeczkę masz postawioną tak wysoko, że czasami po prostu trudno jest znaleźć urządzenie, to znaczy to gro urządzeń, które spełniają Twoje oczekiwania, jest po prostu bardzo wąskie? Na pewno tak, no bo jednak spektrum marek i spektrum ogólnie firm, które produkują urządzenia wysokiej jakości, szyją garnitury wysokiej jakości, cokolwiek robią wysokiej jakości, jest zawsze mniejsze od tych, co trafiają do mainstreamu, więc na pewno jest trudniej. Ja na tyle mam rzeczy na co dzień do wykonywania, tyle różnych obowiązków, że naprawdę ostatnią rzeczą, jaką chcę, to żeby mi technologia przeszkadzała w wykonywaniu mojej pracy. No powiem Ci, że zabierając na co dzień swojego laptopa Go w wersji biznesowej, mam wrażenie, że on na co dzień ze mną współpracuje. A z jakiego komputera Ty, Kuba, korzystasz na co dzień? Na co dzień używam Surface Laptop 3 for Business. To jest laptop, który Microsoft stworzył, mam wrażenie, typowo dla ludzi, którzy jakby siedzą cały czas, zajmują się biznesem all day, all night, tak jak w moim wypadku. To jest laptop, który jest skrojony na miarę potrzeb osoby, dla której biznes jest absolutnym priorytetem. Laptop, który cię nie rozprasza. Ja momentami mam wrażenie, że on jest tak dopasowany do mnie, jak dobrze skrojone garnitury, szyte na miarę. To jest coś, co zakładasz, czujesz, że jest twoją drugą skórą, czujesz, że wyglądasz tym super, ale jak już jesteś w całym takim dniu, w toku dnia, to totalnie nie zwracasz uwagi, że masz go na sobie, a więc to jest coś, co naprawdę tutaj Microsoft wykonał naprawdę dobrą robotę, tworząc ten sprzęt. Są takie teorie i zastanawiam się, jaka jest Twoja opinia w tym kontekście, że design i technologia to coraz lepsi przyjaciele. Jak Ty na to patrzysz? Zdecydowanie. Technologia jest dostosowana do użytkownika i ona ma mu służyć jak najlepiej. Design ma znów, jeżeli mówimy o technologii, no odpowiednio tą technologię opakować i odpowiednio konsumentowi jakby przedstawić, pokazać, tak? Design sprzedaje ten produkt w dużej mierze, więc na koniec dnia, jakby podsumowując to wszystko, to mamy takie ładne, jedno mądre podsumowanie, takie UX, czyli User Experience, czyli wszystko, o czym mówimy o designie i technologii, coraz częściej jest ukierunkowane na to, żeby te doświadczenia użytkownika z używania danej technologii, w tym przypadku na przykład laptopa, nie wiem, telefonu, czegokolwiek innego, i żeby jak zrobić na przykład sprzęt właśnie, żeby pominąć jakiś kolejny krok, który może użytkownika irytować, w przypadku tak jak tutaj tego logowania Windows Hello, to jest jeden z tego typu przykładów. Ten trend UX-owy to on nie jest tylko w technologii, on jest wszędzie. Ja jestem w branży internetowej, działam na co dzień w e-commerce, to wiesz, no tutaj e-commerce bardzo pokazuje, jak user experience, jak doświadczenia użytkownika są istotne. To jest absolutnie numer jeden, jeżeli chodzi o robienie sklepów internetowych, stron internetowych, marketplace'ów, blogów, aby zastanawiać się nad tym, jakie działania użytkownik ma na danej stronie wykonywać,
jakby wszystko to się łączy i te doświadczenia użytkownika i fokus na użytkowniku zawsze był, tylko teraz jakby on wchodzi do internetu, wchodzi do technologii, jest jeszcze bardziej widoczny i na tyle jest, te produkty już ewoluowały, że i marki się też nauczyły jakby patrzeć na to, jak oni się zachowują przy tym sprzęcie, co robią i słuchać użytkownika. I dzięki temu jakby te doświadczenia skorzystania i zużywania takiego sprzętu są na pewno na dużo wyższym poziomie. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy chwilę wcześniej, masz wrażenie, że zarówno jeżeli chodzi o design, jak i o biznes, to minimalizm jest właśnie tym trendem, który teraz rośnie? Wielu designerów, takiej czołowej klasy designerów, teraz projektując pewne rozwiązania, zawsze właśnie sobie to pytanie zadaje, co moglibyśmy zrobić jeszcze prościej, tak? Co moglibyśmy jeszcze uprościć, co moglibyśmy zrobić, żeby ten produkt jakby nie potrzebował większej uwagi użytkownika, niż on potrzebuje mu dać. Ja miałem taką historię ostatnio, wiesz, co chwilę call za callem, ale nagle musiałem pojechać właśnie do Warszawy na spotkanie face to face. Ja 3 godziny na autostradzie i nagle czas na kola. Ja musiałem w jakimś zajeździe się zatrzymać, otworzyć szybko laptopa i być na kolu. I dla mnie ta szybkość, dostępność tego wszystkiego też jest bardzo, bardzo istotna. Więc to jest coś, co fajne, co właśnie tutaj jest na Surface Laptop 3 for Business. Wszystko jest w jednym środowisku, jednej marki, więc to jest też coś, co sprawia, że ten sprzęt jest bardziej efektywny. Powiem ci, wracając trochę do kwestii wizualnych, zabierając swojego laptopa Go, zawsze mam takie poczucie, że on trochę po prostu ze mną współpracuje, ale na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych każdy ma tableta, laptopa, różnego rodzaju inny sprzęt. Masz wrażenie ze swojej perspektywy, że w dzisiejszych czasach ten sprzęt jest pewnego rodzaju wizytówką dla ciebie? Tak, na pewno. Wiesz, mówiąc o designie i o tym, jak ten sprzęt wygląda, no to dla mnie to też jest bardzo istotne, bo widzisz, ja często jestem na wielu spotkaniach, żyję dość dynamicznie, jak na przykład idę na jakieś spotkania, które są zazwyczaj, no dobra, kilka jest z nich we Wrocławiu, ale większość spotkań biznesowych odbywam w Warszawie. Ja nie mieszkam w Warszawie, mieszkam we Wrocławiu, więc to się wiąże z wyjazdami. I wtedy słuchaj, ja dla mnie idealna sytuacja jest taka, że ja biorę ze sobą laptopa, nawet nie biorę torby na laptopa czy jakieś walizki, tylko biorę go pod pachę niczym gazetę i idę z nim. No i teraz mamy taką sytuację, że idę na jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte spotkanie, on gdzieś ze mną jest, on gdzieś obok leży, no i wiesz, ja też bym chciał, żeby on był jakiś cienki, ładny, estetyczny, wygodny, żeby nie był jakimś brzydkim klockiem skrzypiącym, który leży obok i wiesz, i poblepiany 10 naklejkami. On ma być minimalistyczny i co najwyżej to nie zwracać na siebie uwagi, a jak zwrócić to w sposób pozytywny. I to jest coś, co jest dla mnie bardzo istotne i to jest bardzo ważny aspekt, no bo to też jest jakaś część mnie, no skoro ja pracuję na tym sprzęcie, jest obok mnie, no to też jest jakaś część mnie i też taki sprzęt o mnie coś mówi, coś komunikuje ludziom, tak? Czyli cały czas trzymamy się tak naprawdę tego minimalizmu. Dobrze wiemy, że noszenie kabla nie jest jakąś tam wielką ujmą, ale jeżeli możemy traktować ten sprzęt jako takiego naszego codziennego towarzysza pracy, czyli po prostu kogoś, kto jest na każde zawołanie, odpalamy, gotowe, rozmawiamy, kończymy rozmowę, zamykamy, zmieniamy lokalizację, to wydaje mi się, że jak najbardziej w tę stronę to powinno zmierzać. Natomiast to, co opowiadałeś o designie, ja prywatnie czuję się w pewnym stopniu zainspirowany, tak żeby troszkę ten segment gdzieś tam swojej wiedzy i postrzegania tych tematów zdecydowanie poszerzać. Dziękuję ci bardzo. Czy ty jesteś dzisiaj ubrany jak na typowym callu, czyli koszula, a na dole dresy? Nie, mój drogi. Więcej nie pokazujmy. Nie. Wiesz, nie, no zakładam dresy, zakładam bluzy, oczywiście, że tak, zdarza mi się też nosić, ale jednak nawet z szacunku do osób, które siedzą na drugim końcu Polski, jak ty gdzieś teraz w Warszawie, wyprasowałem się rano koszulę i staram się z ludźmi, wiesz, gdzieś jednak tym ubiorem jakby okazywać szacunek do moich rozmówców. Bardzo dobrze było cię zobaczyć, pozdrawiam Wrocław i do zobaczenia, dzięki. Bardzo miło, dziękuję, do usłyszenia, cześć. Dziękuję wam za uwagę. Koniecznie zobaczcie pozostałe odcinki w ramach cyklu naszych rozmów o biznesie i technologii. Do zobaczenia.